Partnerem podcastu jest Szkoła Językowa SzybkiAngielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność zaprosić Państwa na dosyć wyjątkowy odcinek. Ostatnio języka o języku, rozmowy o języku na podcaście Podróż bez paszportu było sporo. Mogliście Państwo odsłuchać odcinka z profesorem Jakobym na temat tego, czy chiński wyprze język angielski. Rozmawialiśmy o języku ukraińskim, bo ten język ukraiński jest coraz bardziej obecny, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń. A dzisiaj myślę, że dotkniemy tematu, który jest najbliższy może tematyce tego podcastu, bo trochę o dyplomacji, o stosunkach międzynarodowych, a konkretnie o języku, o pracy, pracy tłumacza, o, no jakby to można powiedzieć, o ważnej roli, która, która właśnie towarzyszy temu zawodowi. Moim gościem jest pan Krzysztof Litwiński, prezes Instytutu Colina Ross, tłumaczył między innymi właśnie rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych, pracował osobiście właśnie z prezydentem Georgem Bushem seniorem, brytyjską premier Margaret Thatcher, również kilkanaście lat, od kilkunastu lat prezes i menadżer w globalnych korporacjach i twórca Instytutu Colina Ross Szkoły Szybki Angielski.pl, który również jest partnerem tego podcastu, taki długi wstęp. Dzień dobry Panie Prezesie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zadam może takie pytanie na rozgrzewkę. Bardzo często w różnych relacjach medialnych mówi się o tak zwanej gorącej linii pomiędzy państwami. Zdaję sobie sprawę, że praca tłumacza nie polega tylko na takiemu bieżącemu towarzyszeniu, może tak na pewnej grupie dyplomatów, na przyjmowaniu dyplomatów u siebie. Ale byciu non-stop na łączach. Jak właściwie radzą sobie przywódcy państw, kiedy jeden przywódca i drugi chcą się połączyć telefonicznie, ale wzajemnie nie znają własnych języków? Pytam też, bo tutaj jest kwestia tego łączenia dzisiaj. Mówi się o tej bardzo gorącej linii na, na kierunek Stany Zjednoczone oraz Rosja. Technicznie takie rzeczy jest dosyć łatwo zorganizować. To znaczy, jeśli nie znają swoich języków, a nawet jeśli znają, to często w dyplomacji się korzysta z tłumaczy, nie dlatego, że, nie wiem, że, że człowiek, który mówi, nie zna dobrze języka i się obawia, że nie będzie dobrze zrozumiany, ale szczególnie wtedy, kiedy są stosunki jakoś tam napięte, no to daje to chwilę dłużej na reakcję. Zawsze też można później powiedzieć, że się zostało źle zrozumianym przez tłumacza, albo że tłumacz nie tak powiedział, jak trzeba. Ja nie spotkałem się, muszę powiedzieć, z taką sytuacją. Osobiście, czy gdzieś tam, no nawet ze słyszenia, żeby takie coś nastąpiło. Natomiast nieraz mi się zdarzało tłumaczyć ludzi, którzy doskonale znali angielski, bo ja w tym języku pracowałem, ale woleli korzystać z tłumacza, żeby mieć po prostu więcej czasu na przemyślenie swojej odpowiedzi. Technicznie to wygląda tak, że jeśli jest potrzeba, żeby się tłumacz łączył, bo nie zawsze jest. No to te linie, to, to, to nie jest tak, że wisi telefon na ścianie, to są specjalne łącza, centralki i tak dalej. Oczywiście jest człowiek, który jest tam włączony. Od jego doświadczenia, od jego umiejętności, też od jego umiejętności, nazwę to wprost wtrącania się między swoich mówców, zależy, żeby zrobić to w taki sposób, żeby ta rozmowa gładko przebiegała. To nie jest takie Proste, w tym sensie, że bardzo często ludzie, którzy korzystają z tłumaczy, albo nie mają doświadczenia w tym, albo nie zwracają uwagi na to, albo się tak skoncentrują na tym, co mówią, że no, nie zdają sobie sprawy, że na przykład mówią za długo albo, albo niezrozumiale, albo że jakieś tam robią wstępy, które potem gdzieś giną i ten tłumacz musi to jakoś tam ratować. Także każdy tłumacz ma swój. Sposób na to. Ja miałem taki sposób, kiedy tłumaczyłem przy stole. No przy, w kabinie to nie jest problem, bo tak dla niezorientowanych jeszcze powiem, że są dwa rodzaje tłumaczeń takich na żywo, tak zwane konsekutywne, czyli przy stole tak to mówimy, czyli ja stoję obok ludzi, którzy rozmawiają, oni rozmawiają ze sobą, a ja tam raz jednego, raz drugiego, bądź jedną stronę, jeśli tam jest tłumacz, to się tłumaczy, tak powiem, stojąc wśród tych ludzi. A druga forma to jest tłumaczenie kabinowe, gdzie nie jestem przy nich, mogę być nawet bardzo daleko od nich, ale oni słyszą mnie w słuchawkach, a ja słyszę ich. Z tłumaczeniem kabinowym jest to tyle prosto, że w zasadzie mówi się równocześnie z tym, kto mówi, i no, doświadczenie tłumacza, doświadczenie tłumacza umieją słuchać tutaj, zapamiętywać, a mówić już to, co zostało powiedziane przed chwilą. Zresztą zaraz opowiem taką anegdotę, coś takiego mi się zdarzyło kiedyś. Jeden z trudniejszych momentów moich, kiedy musiałem się naprawdę spiąć i stanąć na palcach. Natomiast przy tłumaczeniu konsekutywnym, często takie tłumaczenie będzie, myślę, w przypadku. Nie tłumaczyłem ich gorącej linii, żeby od razu to tutaj wyjaśnić, ale sądzę, że tam nie będzie tłumaczenia o charakterze kabinowym, dlatego że będzie zależało zarówno rozmówcom. Jak i ewentualnym jakimś ich asystentom, którzy z reguły przy tym y, są obecni. Nawet jak to jest rozmowa w cztery oczy, to ona bardzo rzadko jest tak naprawdę, w zupełnie cztery oczy. Ja tłumaczyłem ileś rozmów w cztery oczy takich na żywo, no to tych oczu było dużo więcej. Ale chodzi o to, że nie ma żadnych komunikatów z tego i to są naprawdę najbardziej zaufani doradcy, a nie jacyś tam y, powiedzmy ludzie z, z jakiegoś supportu. Y, Także w przypadku takich rozmów, nazwijmy to na gorącej linii. Na pewno jest to technicznie zorganizowane. Najprawdopodobniej jest po prostu osobna stacja dla tłumacza i rozmówcy są uprzedzeni, że jest tłumacz i czekają tak naprawdę na to, co on powie. Mhm. Jak dobrze rozumiem, są takie rozmowy, i tutaj też pytanie do pana. Jest jakieś oświadczenie, ważne oświadczenie dla drugiej strony, Coś, jakiś komunikat, który musi się spotkać jakby z pełnym zrozumieniem. Czy wcześniej tłumacz otrzymuje go od powiedzmy danego dyplomaty, członka ekipy dyplomatycznej, może prezydenta? Czy to, są, to jest też granie na żywioł? To zależy, jeżeli to jest, zazwyczaj takie oświadczenia są jednak przygotowane na piśmie dla tego, kto je wygłasza, czyli on wygłasza to oświadczenie, odczytuje jakoś tam ewentualnie komentuje później. Jeśli jest przygotowane na piśmie, to jako takie minimum tłumacz dostanie to samo do ręki, czyli będzie tłumaczył to na żywo. Wielokrotnie mi się to zdarzało. Ale no przynajmniej mam ten tekst, więc nie muszę z dodatkami tam się napinać, czy, czy czegoś nie, się nie przekręci. To nie jest wbrew pozorom, aż takie. Um, tego typu oświadczenia jakby później są oceniane i analizowane w tej formie, w której zostały udostępnione prasie. Zawsze są tak zwane press releasy, czyli takie dla prasy, właśnie materiały. Więc te oświadczenia, to co jest mówione, no jest oczywiście komentowane, natomiast też nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby tłumacz jakoś tak no, drastycznie przekręcił. Ludzie, którzy pracują na takim szczeblu, nie zaczynają pracy tłumacza, od pracy z prezydentami. Zdążyli się sprawdzić, zdążyli się nauczyć i zdążyło się wyeliminować tych, którzy się nie nadają do tej pracy, bo to ile rzeczy naraz trzeba ogarnąć od swoich emocji po bardzo różną tematykę czasem. Po mówce, który czasami sam się gubi w tym, co mówi, gdzieś w dygresji, tam się zaplątał sam, i później tłumacz musi z tego wyjść, tak, żeby no nie, nie wyszło na to, że to ten tłumacz się pogubił. Tak? A ktoś mnie kiedyś zapytał, jakie tłumaczenia były dla mnie najtrudniejsze, bo ja tłumaczyłem mnóstwo różnych prezydentów, królów, premierów. Szefów największych firm na świecie, prezesa Coca-Coli na cały świat i tak dalej. I ktoś mnie kiedyś zapytał, jakie tłumaczenia były najtrudniejsze. Dla mnie najtrudniejsze tłumaczenie, na przykład prezydenta Wałęsy, tłumaczenie było takie trudne. Prezydenta Wałęsy było trudno tłumaczyć z oczywistych powodów, ponieważ on mówił po pierwsze skrótami, a po drugie często używał takich jakichś metafor, że tak powiem, które nie od początku były oczywiste. To znaczy zaczynało się zdanie i, i wyglądało, że ono zmierza do czego innego niż potem de facto się stało. W przypadku języków w miarę podobnych to nie jest jakiś wielki problem, ale na przykład język niemiecki bardzo często będzie miał na końcu to, co, co jest istotą zdania, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc czasami tak bywa, że zdanie się zaczyna od czego innego w tłumaczeniu niż się będzie, niż ono się zaczyna w oryginale. Ale wbrew pozorom, chociaż prezent Wałęsa był ogromnym wyzwaniem, to nie tego typu tłumaczenia były dla mnie najtrudniejsze, ponieważ pamiętam jak dziś, bo ktoś mnie w telewizji o to zapytał, jakie tłumaczenia były najtrudniejsze? Myśleli pewnie, że ja powiem Wałęsa. Nie. Najtrudniejsze tłumaczenie dla tłumacza, przynajmniej dla mnie, to były tłumaczenia ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia. Ludzie, którzy nie mają nic do powiedzenia, są zazwyczaj doświadczeni, we własnym języku przynajmniej, w takich, takim okrągłym gołosłowiu, pustosłowiu, które jeszcze w oryginale jakoś się tam broni. To na przykład możemy czasem zobaczyć, takie memy chodzą w internecie, takie tabelki, jak tam komuś przemówienie napisać, tak? Cztery, pięć kolumn i w zasadzie z każdej kolumny można to połączyć i to wygląda, jak to mówią Amerykanie, że to robi sens. Ale tak naprawdę człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, o ile w oryginale jeszcze można to jakoś tam zaklejstrować. W tłumaczeniu to wyjdzie bezlitośnie. Bo jeśli to jest dobry tłumacz, tłumacz musi tłumaczyć w taki sposób, żeby. jest takie fajne powiedzenie, że tłumaczenie powinno być na tyle na tyle wierne, na ile to jest możliwe i na tyle piękne, na ile, teraz coś poplątałem, poplątało mi się, to muszę sobie to przypomnieć. W każdym razie faktycznie jest tak, że my musimy przetłumaczyć intencje mówcy. Słowa oczywiście też, szczególnie jeśli to są rozmowy dyplomatyczne, bo tam słowa mają znaczenie, słowa, których się użyło, ale tak naprawdę chodzi o przetłumaczenie istoty rzeczy. Dobry tłumacz dobrze przetłumaczy intencje swojego mówcy. Mi się kiedyś zdarzyło, jak tłumaczyłem rozmowy w biznesie już, niedyplomatyczne, nie ale atmosfera przy stole była dosyć napięta. To były rozmowy między polskim a amerykańskim przedsiębiorstwem. Ja byłem po amerykańskiej stronie i mój szef powiedział tam, chodziło o to, budowaliśmy biurowiec, znaczy mój klient budował biurowiec, mówię my, bo ja potem tam zacząłem pracować już jako menadżer, Długie lata tam pracowałem ale wtedy byłem jeszcze tłumaczem do wynajęcia i toczą się negocjacje, jakichś tam szczegółów, jak to ten biurowiec będzie wyglądał. Po, Polacy i Amerykanie byli wspólnikami tego biznesu, więc wszyscy mieli tyle samo do powiedzenia. No i e, ponieważ to były był lata 90., biurowiec był klasy takiej no, amerykańskiej, w Polsce nie było takich biurowców jeszcze i ludzie, którzy odpowiadali za ten projekt po polskiej stronie, po prostu nie mieli doświadczenia, oni nie wiedzieli, jak wygląda taki biurowiec, co się tak wydaje, tam biurowiec, biurowiec. No i dyskusja jest na temat wycieraczki takiego chodnika, który ma leżeć w holu tego biurowca, a biurowiec ma być klasy A, zresztą stoi do dzisiaj Weso Corporate Center koło Mariota w Warszawie, no i tam moi Amerykanie w specyfikacji projektowej zaprojektowali, że tam będzie chodnik z logiem, to wtedy był w ogóle wielki ewenement, dzisiaj takie chodniki wszędzie są, no i on miał kosztować 2000 dolarów. Na to oczywiście po polskiej stronie oburzenie, jakie 2000 dolarów, mówi prezes z tamtej strony. Ja mam w domu wycieraczkę za 50 zł i jest bardzo dobra. No i teraz mój klient, Amerykanin, chcąc przekonać swoich rozmówców, mówi tak. Po angielsku powiedział dosłownie: Nie możemy tak zrobić, bo tak się nie robi w Stanach Zjednoczonych. Jak ja bym wtedy to przetłumaczył dosłownie, to rozmowy by się skończyły. Bo oni by po polskiej stronie się obrazili, wstali i tyle. Więc ja przetłumaczyłem, na szczęście nikt nie znał po, po polskiej stronie angielskiego w tamtych czasach. Ja przetłumaczyłem, że nie możemy tego tak zrobić, bo nie tak to się robi na najbardziej wymagających rynkach na świecie. No i dogadali się w końcu. Takich sytuacji w życiu tłumacza jest bardzo wiele, kiedy musi sobie pozwolić na pewną dowolność, bym powiedział, i, i to nie jest tłumaczenie. No to nie było tłumaczenie poprawne w takim sensie słownikowym, tak? Ale ja wiem, co ci Amerykanie chcieli powiedzieć. Jemu chodziło o to, że w Stanach. po Ja wiedziałem o co chodzi. Stany to jest kraj o najwyższych wymaganiach jakościowych. Jeśli tam się to tak robi, to dlatego to robimy, bo chcemy, żeby ten budynek był dobry, a nie dlatego, żeby wam powiedzieć, że się nie znacie. Takich sytuacji jest bardzo wiele, i w, w, no w świecie dyplomatycznym. Wbrew pozorom, przy rozmowach na takim najwyższym szczeblu, ja pamiętam, jak szedłem na pierwsze moje tłumaczenie. To była podróż służbowa, to no nie było pierwsze tłumaczenie w ogóle, ale pierwsze takie poważne, na bardzo wysokim szczeblu. Poleciałem z polską delegacją rządową do Tajlandii. Polski minister spraw zagranicznych, po tamtej stronie był tajski minister spraw zagranicznych, admirał, tam sami oficerowie, bo to taki mocno zmilitaryzowany kraj. I pamiętam, że jak się zaczynały te rozmowy, to ja się tak trochę obawiałem, czy ja dam radę. No, tam angielski znałem, już tam w tłumaczeniach to się sprawdziłem i tak dalej, to, to wiedziałem. Ale właśnie taką myśl miałem: no, a jak ja się w czymś pomylej, nie wiem, wojnę wywołam, tak? No, potem się dopiero dowiedziałem, że to tak nie działa. To, to nie ma obawy. Po pierwsze, zwykle są ludzie po obu stronach, którzy tam jakoś są w stanie. To nie jest tak, że jestem jedynym, który zna oba języki. No, po drugie, im wyższy szczebel, tym mniej. Takie szczegółowe są te rozmowy, więc to, to nie są rozmowy na temat detali technicznych czegoś. Na takim najwyższym szczeblu prezydenci, czy tak jak teraz, powiedzmy ta gorąca linia między szefami Pentagonu i szefami Armii Rosyjskiej na wypadek, gdyby coś tam przyleciało i pytanie, czy się już bijemy, czy nie. To są rozmowy o takim ogólnym charakterze, który każdy z nas mógłby to prze, przeprowadzić i przetłumaczyć, bo to są rozmowy: leci nam rakieta, i czy to wyście wysłali, czy nie. Istotą nie jest to, co się mówi, tylko kto to mówi. Mhm. I tutaj no, praca tłumacza przede wszystkim polega na tym, żeby, tak jak powiedziałem, ogarnąć kilka poziomów swojego funkcjonowania jednocześnie. Czyli po pierwsze muszę zrozumieć, co się do mnie mówi. To nie zawsze jest łatwe, bo czasem człowiek mówi za wile, sam dla siebie, czasem ma wadę wymowy. Wracając do tej tajskiej rozmowy sprzed bardzo wielu lat, której byłem w Tajlandii, to tam szef delegacji tajskiej, tenże admirał starszy pan, miał, się jąkał i w pewnym momencie się zatkał i coś tam zaczął mówić, jakieś zdanie i utknął na literze S. Ja tak czekam aż on dokończy. Akurat to było kluczowe słowo w tym zdaniu, więc nie dało się tego jakoś przeskoczyć. I pamiętam jak dziś, jak. Wie pan, jak to jest, jak. Ja to nazywam, że cisza ma różną barwę. W pewnym momencie on tak długo się tam zmagał z tą literą S, że czułem, że. chociaż było cichu jak makiem zasiał, bo rozmowa była poważna. To czułem, że ktoś za chwilę wybuchnie śmiechem, i tylko robiłem wszystko, żeby to nie był ja. Mhm. No na szczęście on się odetkał i, i dokończył to zdanie, ale pamiętam, że było go trudno zrozumieć, bo on miał wadę wymowy, jeszcze do tego no, ten tajski, angielski, to był to powiedzmy taki sobie. Więc tłumacz musi to po pierwsze ogarnąć, co do niego dociera, wiedzieć, co mówi, zapamiętać. To są czasem naprawdę długie kawałki, nawet jak się robi notatki powinien być w stanie to powiedzieć później w tym drugim języku, musi zwracać uwagę na to, jak brzmi jego głos. To Często na przykład teraz, kiedy są tłumaczenia na żywo w telewizji związane ze sprawami politycznymi, od razu widać, który tłumacz jest naprawdę mega, jest na światowym poziomie, bo nie wszyscy są. Niektórzy tak i to po prostu chyle czoła, a czasami no, ktoś tam tłumaczy, kto, kto był do dyspozycji pewnie, ale widać, że 80% jego energii idzie na zrozumienie, co powiedzieli, i dobranie odpowiedniego słowa. On siebie trochę nie słyszy, bo już jest tak rozemocjonowany, że siebie nie słyszy, i to gdzieś ten głosik tam ginie, gdzieś się gubi. To wszystko trzeba zebrać w całość. Tłumacze, którzy naprawdę dobrze to robią przez wiele lat, umieją to robić w taki sposób, że e, oczywiście to jest zawsze wyczerpujące. Ale ten poziom emocji jest mobilizujący, a nie paraliżujący. I, no i to trzeba kochać, tak bym mhm. powiedział. Jak się to kocha, to, to czas znika i, mhm. i, i się po prostu płynie. Tak. Dwie kwestie chciałem zapytać, bo rozumiem dobrze i tak podsumowując to, co Pan powiedział, Tłumacze nie są narażeni aż tak na wchodzenie, takie głębokie obszary, nazwijmy to kulturowe, jakieś takie szczegóły, które, na których właśnie można taka ta przysłowiowa noga tłumacza mogłaby się potknąć. To są raczej zasada ogólników. A drugie pytanie, to jest, no właśnie, jeżeli rozmówca po drugiej stronie. Mm, mm, Mówi też językiem emocji. Te emocje widać na twarzy. To trzeba to, to, trzeba to wyrazić. To tak, trzeba tak. to wyrazić. Tłumacz nie powinien od siebie nic dodawać, z wyjątkiem ja to tak nazywam, tłumacz nie powinien poprawiać mówcy. Znaczy, jeżeli mówca mówi, kłamiecie i to są bzdury, to tłumacz nie może powiedzieć, to jest nieprawda. I, i, i to, to, to się tutaj to jest niezrozumiałe, tak? No bo tłumacz nie może w to ingerować. Natomiast ingerencja, która moim zdaniem jest konieczna, jest możliwa, jest pożyteczna, to jest ingerencja w formę, jeżeli mam wrażenie, że rozmówca użył innej formy niż to, do czego, co chciał powiedzieć. I wtedy to się zdarza mi się zdarzało wielokrotnie, że, że ja w to ingerowałem, i to, co wyszło z mojej strony. No myślę, że tłumaczenia prezydenta Wałęsy były trochę, były trochę, jakby tam posłuchać tych nagrań dzisiaj, bo one jeszcze gdzieś są archiwalnie w telewizji, to trochę to tak było, no. No trochę tam polerowałem to, no nie, nie powiem. Bez przesady też, dlatego że jego sposób mówienia, jego sposób budowania myśli był częścią jego wizerunku, był częścią jego. To, się, to zresztą było też akceptowane. On był akceptowany jako taki ludowy trochę, powiedziałbym, Lider, więc mógł sobie pozwolić na różne rzeczy. Natomiast no, czasami musiałem to trochę wygładzić. Pamiętam, była taka, mieliśmy spotkanie z przemysłowcami w Belgii, w Brukseli, szefowie tam BP, Shell, tego typu, no, naprawdę takie, takie tuzy biznesu ogromne. I wtedy jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej, nie było Schengen. Myśmy jeszcze ciągle potrzebowali wiz, paszportów, zaproszeń i tak dalej. No i wtedy pamiętam, że Wałęsa był wielkim orędownikiem zniesienia granic, kontroli paszportów. Uważał, że ludzie powinni, tak jak dzisiaj zresztą jest w Unii, że powinni się swobodnie przemieszczać, i że to jest w ogóle proces nie do powstrzymania. Na pewno tak się stanie. I on tak mówi, że no my tutaj mamy niby teraz te dwa bloki, jest wschód, jest zachód, ale mówi to tak się nie da. Przecież to mówi, no, to, to wszystko powinien być swobodny przepływ ludzi, towarów. A co mówi, jak tam na odrze na granicy Niemiec, polsko-niemieckiej, a jak zając różnie przez granicę, to ktoś go pyta o dokumenty, czy nie? No nie mogłem powiedzieć, jak zając różnie przez granicę, tak? Więc musiałem to powiedzieć w jakiejś trochę innej formie. Także tutaj pewnie sobie trochę więcej pozwoliłem niż gdzieś indziej na takie wygładzanie, ale generalnie jeszcze się odniosę do tego, co Pan powiedział przed chwilą o tych ogólnikach. To jest tak, po pierwsze, jeśli to nie są tłumaczenia specjalistyczne, dlatego że są tłumaczenia, nie wiem, na przykład między grupami wojskowych, czy jakichś naukowców, czy specjalistów z jakiejś dziedziny finansowych, rolniczych, nie wiem, tego typu. No, to często będą tłumacze, którzy są po prostu wyspecjalizowani w tego typu tematyce, ale tylko wtedy, jeśli to są naprawdę takie bardzo mocno techniczne rozmowy. Znaczy, jak się negocjuje kontrakt w sprawie formuły, nie wiem, Coca-Coli, to może, może tak będzie. Natomiast dobrzy, zawodowi tłumacze są bardzo wszechstronni, to muszą być też ludzie wszechstronnie wykształceni. Może niekoniecznie w sensie takim, że mają po 20 fakultetów, ja nie miałem, ale że są oczytani, no mają jakby ogólną orientację w bardzo wielu sprawach. Ja miałem to szczęście, że zanim zacząłem pracować z politykami i z biznesmenami, przez dwa i pół roku pracowałem w Polskiej Agencji Prasowej, w takiej redakcji, która tłumaczyła newsy o Polsce, takie gazetowe, krótkie, na angielski. I bardzo wiele z tych newsów, myśmy mieli terminal Reutera u siebie, bardzo wiele z tych, tych, tych rzeczy, które tam były opisywane, też Reuter opisywał, po swojemu oczywiście. Więc ja mogłem zobaczyć parę godzin później, jak Reuter o tym samym napisał. I porównać to językowo, I, i to było fenomenalne, bo w ciągu jednego dnia miałem tłumaczenia. Nie wiem, o nowym traktorze, o strajku, o wybuchu bomby, o szczepionce na coś tam. I rzeczywiście, jak szedłem potem już pracować do tłumaczeń ustnych, co było trochę zrządzeniem przypadku, trochę tak, trochę nie, to ja już no, miałem spore doświadczenie właśnie w tłumaczeniu bardzo różnych. Dziedzin, może nie na jakimś już mega szczegółowym poziomie, ale na tyle szczegółowym, że później już jechałem, nie wiem, z konferencji wojsk lotniczych na kongres kardiochirurgów, i tam pół godziny się przygotowałem z jakichś materiałów, i byłem w stanie tam funkcjonować tak, żeby mnie rozumieli, żeby nikt się nie zżymał, że ten tłumacz bredzi. Tak. Powiedział Pan jeszcze w poprzednim wypowiedzi, że Tłumacz musi wiedzieć, co jego tutaj przykładowo urzędnik, prezydent ma do powiedzenia, co chciałby przekazać, ale czy to się też równa z tym, że tłumacz powinien znać właściwie realia polityki międzynarodowej, stosunków tego właściwie, co się dzieje, czy takiej wiedzy od niego się wymaga? Może nie tyle, że się wymaga, ale im więcej się wie o tematyce, którą się tłumaczy, tym łatwiej jest te właśnie intencje odczytać. Także najtrudniejsze, Zadania były wtedy, kiedy spotykaliśmy się z kimś, nie wiem, temat, którego kompletnie nie znam, w ogóle nie wiem o co chodzi. Tak naprawdę okazuje się to w praniu. Nie było chyba takich rzeczy bardzo dużo, ale generalnie powiedziałbym tak: każdy zakłada z tych zleceniodawców po obu stronach, że tłumacz przetłumaczy to, co trzeba. Jak on to robi, jego w tym głowa. Dlatego takich tłumaczy jest niewielu, którzy na tym szczeblu pracują, dlatego, że tak jak powiedziałem, to trzeba mieć naprawdę, w tamtych czasach, jak ja pracowałem z politykami na przykład, to, to ja, ja, ja znałem na pamięć, nie wiem, premierów, wszystkich tam tego typu ludzi, wiedziałem, jakie są stosunki między różnymi krajami, interesowałem się tym, po prostu oglądałem newsy, czytałem i tak dalej, to no, żeby wiedzieć, o czym mówię, tak. Już nie mówię, jak się jechało do jakiegoś kraju albo miałem. Tłumaczeniu, tłumaczyłem rozmowy z, z przedstawicielami jakiegoś kraju, no to ja no nie wyobrażałem sobie, żebym poszedł na takie tłumaczenie, kompletnie nie wiedząc, co tam się dzieje. Ale zwykle to też były rzeczy, które gdzieś tam się od dłuższego czasu toczyły. Także mało było takich sytuacji, że nagle spada z księżyca jakiś nie wiem, człowiek drugiego końca globu i nie wiemy o czym rozmawiamy. Dobrzy tłumaczę. Orientowali się, generalnie i mają do dzisiaj, nie mam żadnej wątpliwości, szeroką wiedzę ogólną, nie tylko tłumaczeniową. Znaczy, tłumaczenie to jest tylko nakładka na wiedzę ogólną. Dlatego dobrych tłumaczy nie ma wielu, bo nie ma wielu ludzi, którzy mają naprawdę szeroką wiedzę ogólną z bardzo, bardzo różnych dziedziny. Jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z tłumaczeniami, wydaje nam się, że język angielski jest coraz powszechniejszy, że może inaczej na tym szczeblu dyplomatycznym potrzeby, praca, znaczy potrzeba posiadania tłumacza obok siebie, żeby on gdzieś stał jest coraz mniejsza. W praktyce różnie jest z tym językiem, znajomością języka u polityków, przedstawicieli krajów jest. Na no, ale, tak, ale mi się tak wydaje, że no znajomość języka przynajmniej teraz też w związku z sytuacją, przykładowo na Ukrainie, no to jest dosyć Czasami blokada w relacji z kimś. Jeżeli znasz czyjeś język, dajesz pewien sposób szacunek, jesteś w stanie wczuć się też w sytuację drugiej osoby. No i właśnie, czy swego rodzaju tłumacz jest jakąś blokadą, może być jakąś blokadą w budowaniu tych bardziej zażyłych relacji? No bo przecież inaczej, jak komunikujemy się w tym samym języku, inaczej, jak no, potrzebujemy osoby obok i, i te całe napięcie tej wypowiedzi i tego, 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 co chcemy przekazać, no nieco spada. Zdecydowanie, to może zacznę od końca. Wydaje mi się, że przede wszystkim, dlaczego warto znać język rozmówcy, albo inaczej, dlaczego pomaga to? Dlaczego to pomaga? To pomaga dlatego, że kiedy znamy język rozmówcy, nawet jak to jest znajomość niedoskonała, nawet jak tam tych niuansów nie ogarniamy, nawet jak używamy nie, nie tego słowa, co trzeba, ale komunikujemy się bezpośrednio. To wtedy rozmówcy, między, rozmówcy mogą być sobą w tym obcym języku. Im lepiej znamy język, tym bardziej będziemy sobą w obcym języku. Mi się kiedyś zdarzyło tłumaczyć jednego z najbogatszych Polaków, z którym jakiś czas pracowałem, yy, i byłem zaskoczony, jak się okazało, że on chce, żebym ja tłumaczył jego rozmowę, bo mówię, przecież ty znasz angielski całkiem nieźle, bo słyszałem, tak? On mówi, ale ja nie mogę być sobą w tym języku, bo on jest dla mnie ciągle jeszcze językiem obcym. I to mi dało do myślenia, muszę powiedzieć, i to, to myślę, że trafił w sedno. Zresztą bardzo inteligentny człowiek. Jeżeli znamy język rozmówcy, to możemy w tym języku być sobą, możemy również odczuwać jego, osobę, ten kontakt w taki bardzo bezpośredni sposób. Znaczy, ja wiem, czy on ze mnie kpi na przykład, czy nie. Nawet jeśli tego języka nie znam, jak super hiper, ale przyzwoicie. To, to jesteśmy w, mogę, mogę odczytać intencje, mogę odczytać, że on dobrze chce, tak i tak dalej. Jeżeli jest po drodze między nami tłumacz, to w zależności od tego, jak dobry jest ten tłumacz, ten kontakt może być trochę bardziej utrudniony. To nie znaczy, że jest niemożliwy. Ja kiedyś największy komplement, jaki usłyszałem w życiu jako tłumacz, usłyszałem od zastępcy sekretarza stanu Whiteheada. Który powiedział mi, jak się żegnaliśmy, tam dziękował mi za tłumaczenie, 2 trzy dni tam z nim jeździłem po Polsce, i on powiedział: Wiesz, to jest niesamowite, ale ja tych rozmów nie pamiętam, czy one były po polsku, czy po angielsku. Pamiętam moje rozmowy tu w Polsce, które tłumaczyłeś, ale nie mam, nie mam takiego poczucia, że ja pamiętam to przez tłumaczenie. Czyli e, można powiedzieć, że mnie się udało w tej rozmowie i no, starałem się, żeby tak zawsze było. Udało mi się wtopić w tło na tyle, że jakby jako osoba znikłem, mimo że siedziałem obok niego. I jeżeli tłumacz w taki sposób potrafi tłumaczyć, to wtedy ta obecność tłumacza właściwie powiedziałbym, no nieraz to widziałem, ona, ona znaczenia specjalnie nie miała, dlatego że ci rozmówcy się komunikują naprawdę ze sobą. To, na co to się składa parę różnych rzeczy? Musi tłumacz naprawdę świetnie rozumieć obie strony. Musi umieć w obu językach bardzo dobrze mówić, musi umieć wyrażać emocje. Musi umieć w takim momencie wtrącać w swoje kwestie, żeby ci ludzie przestali mieć wrażenie, że rozmawiają przez tłumacza. Żeby, żeby, patrzy, żeby patrzę na Pana. Słyszę tłumacza, ale słyszę tego rozmówcę, który do mnie mówi, tylko słyszę go głosem tłumacza. To się da zrobić, jeśli ktoś dobrze pracuje, to to, to potrafi zrobić. Ale powiedziałbym, że w większości sytuacji tłumaczeniowych, im mniej tłumacz potrafi stać się takim tłem funkcjonalnym, tym bardziej będzie ten kontakt utrudniony do, no, do takiego stopnia, że w zasadzie tego kontaktu między ludźmi nie ma. To znaczy, przechodzi jakaś informacja, ona nawet może być poprawna, więc wiem, co mówi rozmówca, ale nie wiem o co chodzi. Mhm. Wspomniał Pan, że podczas jednego z wyjazdów. Bał się albo obawiał się, że tutaj może wpłynąć pan na może tak. wpłynąć pan na tak, na losy. No i właśnie, to na ale... początku było, na początku tak. sam. A może rzeczywiście są takie przypadki nie, nie z pana pracy, ale z pracy innych tłumaczy, które w pewien sposób no, odciągnęły, przyciągnęły raczej uwagę mediów, jeżeli chodzi o relacje dyplomatyczne. Czy właśnie te wpadki językowe mogą też wpłynąć na to, jak relacje obu krajów mogą się właściwie? wykształtować? Ja myślę, że na tyle, na ile niezdarny kelner dostanie się do niosów, jeżeli nie wiem, no, zakłada się, że ludzie, którzy obsługują ten najwyższy szczebel, są na odpowiednim poziomie. Jeżeli tak nie jest, no to źle świadczy o tych, którzy go zatrudnili takiego człowieka. Więc jeżeli, tak jak mówię, jak się okaże, że na kolacji prezydenta obsługiwał nie trzeźwy kelner, prawda? I wylał jakieś pani na dekolt wino i jeszcze się przewrócił, no to, to na pewno dostanie się do newsów. Natomiast czy to wpłynie na relacje? Jakoś bardzo pewnie nie, ale na pewno będzie to zgrzyt, dlatego że no na takiej zasadzie, jak oczekujemy, że jak jedziemy gdzieś w gości, to gospodarz się postara, Gdzież tak? inżynier się nie postarał. Jeżeli chodzi o takie anegdotyczne sprawy, to no do dzisiaj można jeszcze gdzieś odnaleźć w archiwach Historię tłumacza Cartera, który był w 1980 roku, prezydenta USA Jimmy Cartera, który był w Polsce, w chyba właśnie w 80, nie, nie w 80, w nie pamiętam, to, to jeszcze tamte lata. W każdym razie przywiózł ze sobą tłumacza jakiegoś z Departamentu Stanu. No i ten człowiek, nawet dostało się to do New York Timesa. Tam były całe kawałki cytowane, jak, jak ten gość tłumaczył, bo to, to po prostu no, boki zrywać, to, to była jedna wielka komedia. Ale takich rzeczy, takie rzeczy rzadko się zdarzają, bo tak jak powiedziałem, no, ludzie, którzy idą na tego typu, są brani do tego typu tłumaczy, oni się już sprawdzili wcześniej gdzieś indziej. Oczywiście. Na zakończenie chciałbym pozostawić jedną kwestię. Chodzi o poufność, chodzi o dyskrecję. Może nam przebija się jakiś element popkulturowy, że tłumacz jest bardzo ważny? Ja również oglądałem tego typu seriale, że jako ci, te konie trojańskie, którzy wiedzą dosłownie, czego dotyczą, jakieś ustalenia. Są spotkania, i to też wielokrotnie się o tym przekonywałem, że jedno to jest oświadczenie, na konferencji prasowej, wspólne oświadczenie obu prezydentów, urzędników. Drugie to jest właściwie to, czego dotyczyła rozmowa. Często te relacje z tych spotkań to jest kopiuj i wklej i właściwie nic z nich nie wiadomo, to są okrągłe A, zdania, ale tam na spotkaniu wydarzyło się coś ważnego i tłumacz wie, co się wydarzyło. Tłumacz musi w ten sposób zachować właśnie tę dyskrecję i pytanie, tak to... czy też podpisał jakąś klauzulę. Ja nie wiem, jak to jest dzisiaj. Jak ja byłem, jak ja pracowałem jeszcze z politykami, to ja podpisałem normalną taką lojalkę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jaką każdy pracownik łącznie ze sprzątaczkami tam podpisywał, że będę przestrzegał tajemnicy służbowej i państwowej i tam jej nie wyniosę. E, nigdy mi się nie zdarzyło. E, to znaczy, muszę powiedzieć, że taki filtr w głowie miałem i do dzisiaj mam, e, że, że są pewne rzeczy, o których się nie mówi. Natomiast tajność, powiedziałbym, tego typu kontaktów, szczególnie na takim bardzo wysokim szczeblu, ona dosyć szybko wygasa. To znaczy, te rzeczy są tajne parę dni, dopóki gdzieś tam czegoś się nie ogłosi, potem no, nie, nie są aż tak ważne. Natomiast tutaj dotknął Pan jednej bardzo ważnej rzeczy. Jedno to jest warstwa oficjalna takiego spotkania. Czyli to, co właśnie jest tam w komunikatach, to mówiąc krótko, co przechodzi do historii. Ale ci ludzie nie po to się spotykają na najwyższym szczeblu, prezydenci, premierzy, tego typu ludzie, nie po to Macron dzwoni do Putina, żeby mu coś przekazać, bo to można byłoby przekazać każdym innym kanałem, prawda? Oni się spotykają dlatego, że mają świadomość, że ludzie, którzy dla nich pracują, ogromne sztaby, tysiące tak naprawdę ludzi. No każdy coś tam od siebie wnosi do tego kontaktu między tymi krajami, i przychodzi moment, kiedy pewne decyzje zależą od takiego wewnętrznego przekonania tego przywódcy, że on albo uwierzy, albo nie uwierzy, albo zaryzykuje, albo nie zaryzykuje. On musi sobie sam wyrobić zdanie, i po to się ci przywódcy spotykają, żeby sobie to zdanie wyrobić. I takie spotkania na takim najwyższym szczeblu zawsze mają dwie warstwy. Jedna to jest warstwa, nazwijmy to służbowa, czyli, powiedzmy, tłumaczyłem spotkania pani premier Thatcher, brytyjskiej premier Margaret Thatcher z generałem Jaruzelskim, który wtedy był prezydentem Polski. To trwało dwa dni. W Polsce i potem w Anglii też. Bardzo, bardzo intensywne rozmowy. To były najtrudniejsze moje tłumaczenia, ale najtrudniejsze w, w moim życiu, dlatego że i pani Thatcher i pan Jaruzelski byli nieprawdopodobnie precyzyjnymi ludźmi, ja to mówię, nie używali żadnego przecinka bez potrzeby, tam nie było słowa nieprzemyślanego, tam nie było słowa przypadkowego, tam każdy niuans się liczył i trzeba było to bardzo dokładnie, bardzo dosłownie przetłumaczyć. Z tego punktu widzenia było to łatwiejsze niż wiele innych tłumaczeń, jakichś bełkotów, dlatego że oni bardzo dobrze wiedzieli, co chcą powiedzieć i doskonale każde z nich umiało to powiedzieć. Ale, ale to z tego powodu było to in, intensywne niesamowicie. Pamiętam trzy godziny rozmowy w Belwederze, potem wsiedliśmy razem do limuzyny, pojechaliśmy na kolację, w tej limuzynie też była rozmowa i potem ta kolacja też trwała trzy godziny. Siedem godzin tłumaczenia takiego, w którym... Ja nie mogłem się ani na moment wyluzować, tak jakbym mógł w przypadku kogoś, kto tam tak trochę gada, że można tam co, której zdanie opuścić, tak? A tutaj nie było nic przypadkowego, ale to, co było niesamowite i w takich, ja to wielokrotnie widziałem, właśnie w rozmowach na, na takim najwyższym szczeblu, czy biznesowym, czy politycznym, to było to, że była jakaś, nazwijmy to, właśnie warstwa oficjalna, czyli ona przyjechała z jakąś tam agendą polityczną, on miał jakąś swoją, mieli jakieś interesy, coś do załatwienia, coś musieli sobie zakomunikować, coś tam podyskutować i tak dalej. Natomiast oprócz tego jest jeszcze kontakt między dwojgiem ludzi, który nie jest nigdzie opisywany, który jest w, w totalnie jak gdyby, pozostawiony ich swobodnej decyzji. Czy oni się bardziej, czy mniej odsłonią, czy sobie się sobie podobają, czy nie. To było tak niesamowite dla mnie spotkanie między nimi. Oni się sobie spodobali od pierwszego wejrzenia. Jak on ją przywitał na lotnisku i wsiedli do samochodu, to już było widać, że oni się sobie podobają. Oni mówili tym samym językiem, chociaż mówili dwoma językami oczywiście, czyli polskim i angielskim, ale w sensie intelektualnym mówili tym samym językiem. Oni w taki sam sposób myśleli, i widać było taką fascynację wzajemną, bo od razu poczuli, że trafił swój na swego. To jest moja oczywiście prywatna interpretacja, i mogę się mylić, i być może jacyś biografowie się z tym nie zgodzą, ale mówię o tym, co widziałem przez długie godziny spędzania tego czasu z nimi. To się nie znalazło w żadnych opisach prasowych, no bo w zasadzie nikt chyba poza mną tego w takim stopniu nie był w stanie odebrać. No bo ja, jakby siedziałem w głowie ich obu. I takie, takie rzeczy to są bardzo ważne, to jest bardzo ważna warstwa kontaktów na najwyższym szczeblu, i myślę, że te kontakty na najwyższym szczeblu właśnie po to są. Dlatego, jak mówię, że one są z jednej strony ogólne w sensie merytorycznym, no bo oni tam nie rozmawiają jakichś bardzo szczegółowych rzeczy, tym się zajmują doradcy, ale też oni nie po to się spotykają. Oni się spotykają, żeby wyrobić sobie własne zdanie, na przykład na temat tego, o co tamtej stronie chodzi, czyli o co jej chodzi, o co jemu chodzi w tym przypadku. Czego tak naprawdę chce, na ile mogę liczyć, że to, co oni komunikują, to jest to, co naprawdę mają w głowie. I takie spotkania pozwalają sobie wyrobić takie zdanie. Dlatego jest tak ważne, żeby tłumacz wtedy umiał odnaleźć właściwe dla siebie miejsce, czyli żeby z jednej strony, z bardzo taki kontakt, powiedziałbym prawie, że intymny, bo jesteśmy bardzo blisko siebie, a z drugiej strony trzeba im pozostawić 100% decydowania o tym, jak ten kontakt przebiega. Mhm. I to jest dla mnie idea tłumaczenia. Tak. Półtorej roku przygotowywania audycji o stosunkach międzynarodowych, przez ten czas też przekonałem się, że nie da się mówić o geopolityce, czasami o historii, właśnie o relacjach międzynarodowych, nie znając tego języka, bo często trzeba po prostu sięgać do źródła, a nie tak. kopiotak, sięgać tylko do de depesz oficjalnych polskiej agencji prasowej. Czasami właśnie warto przeczytać oświadczenie, które jest na stronie. Panie prezesie, no warto się uczyć i właśnie nawet w tym celu, żeby świat poznawać tych języków. Warto się uczyć i szczególnie, że teraz żyjemy w takim czasie, dosłownie od myślę, że kilku, może góra, kilkunastu lat, kiedy angielski przestał być traktowany jak nazwijmy to miara wykształcenia. Angielski stał się bardzo językiem międzynarodowym. Dzięki internetowi, dzięki YouTube'owi, dzięki temu, że mnóstwo ludzi dzisiaj tym językiem się posługuje w komunikacji zdalnej. I to sprawiło, że nie muszę mówić z akcentem oksfordzkim, żebym był potraktowany poważnie. Ważne, żebym znał język na tyle, żebym mógł być w tym języku sobą. To jest ważniejsze od tego, jakim mówię akcentem, od tego, czy nie robię błędów w present perfect i tak dalej. I świat stał się bardzo tolerancyjny, dla niedoskonałości formalnych angielskiego dzisiaj, właśnie dla tych akcentów, dla tych czasów, dla tych past perfektów i tego wszystkiego, co było przez wiele lat zmorą, szczególnie Polaków, uczących się zupełnie innej gramatyki, dlatego że dzisiaj jeżeli się nauczymy języka angielskiego w taki sposób, że potrafimy się nim komunikować bez spiny, że tak powiem. To dzisiaj świat to akceptuje. Zaakceptuje nas, jakimi jesteśmy, i nie będzie nas źle oceniał przez to, że mamy trochę polski akcent. Jeszcze 20 lat temu ten polski akcent był dyskwalifikujący. Tak jest. Pierwsze, bo tak. Pierwsze mało ogłoszenie, słuchacze tego podcastu też prosili mnie rozmowy, o rozmowy z międzynarodowymi ekspertami, więc też będzie okazja, tak ogłaszam, że pojawią się tego typu rozmowy, jeszcze ani jednej w języku angielskim tutaj nie było. Druga sprawa, tego języka się też uczę, więc mam nadzieję, że będzie stała rozmowa na najwyższym poziomie, a pierwsza rzecz, którą usłyszałem, bo uczę się języka właśnie na szybki szybkiangielski.pl, no to wystarczy mówić. Mów, nieważne jak, staraj się mówić i, i też o tym przekonują mnie Zajęcia, zajęcia trenerzy. Dzisiaj o tym, że warto znać świat język, chociażby ze względu na ten świat dyplomacji stosunków międzynarodowych, mówił moim gościem, był Pan Krzysztof Litwiński, prezes Instytutu Kolinaros, tłumacz, jak się Państwo też przekonali, wielu liderów światowej polityki i biznesu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.